Moim gościem jest Józef Rybiński, burmistrz Radomyśla Wielkiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu i dobry państwu. Panie burmistrzu, temat budowy ferm wiatrowych odbija się panu czkawką? Porusza pan temat na... Trudny i skomplikowany. Który nie podejmuje z chęcią dyskusji. Dlaczego? A bo myślę, że już go mamy poza sobą od jakiegoś czasu, a wydaje mi się, że sposób i forma prowadzona dyskusji na ten temat, ona w ogóle nie rozwiązywała żadnego problemu społecznego. A mówi pan, że już jest po temacie, bo oficjalnie powiedział pan, że pan rezygnuje tak, z ferm wiatrowych. Oświadczyłem firmie. Mimo to ten temat nadal się ciągnie. Ciągnie się, no na pewno, bo to akurat dowodzi, że w tej dyskusji nie chodziło o dobro publiczne, o dobro mieszkańców, nie chodziło o wiatraki, tylko chodziło o jak dokuczyć, jak zdyskredytować tu burmistrza. No to była, ale pana zdaniem grupa, która protestowała przeciwko budowie ferm wiatrowych, jaki miała cel w tym, żeby burmistrzowi dokuczyć? Proszę pana, co pan im zrobił złego? To znaczy, ja myślę, że nic, odwrotnie. Ja dyskutuję jako człowiek, osoba publiczna, o sprawach ludzkich, o gminie. Natomiast tu spokój był przez 2 lata. Dopiero po przegranych wyborach ten temat został poruszony. Ja odbieram, że jest to skierowane przeciwko mojej osobie i dowodzą te kontrole, które były przeprowadzone 2-krotnie przez Najwyższą Izbę Kontrolę, to sprawdzanie przez CBA, przez wojewodę, to sprawa w prokuraturze, to dowodzi o tym, że nie mówimy, tu nie chodziło o sprawy społeczne, o gminę, tylko chodziło o jak tu zdyskredytować moją skromną osobę. Ale pytałem, dlaczego pana zdaniem? Jaki był cel w tym, żeby pana zdyskredytować? Ja mówię, jest okres świąteczny, to powinien bardziej tak radośnie. No, jest to walka polityczna. No, to jeżeli w gminie wychodzi dobrze... Czyli w innych gminach dyskutuje się o trudnych tematach, no ale w przypadku Radomyśla chce pan powiedzieć, że ta dyskusja i protesty mieszkańców sprowadziły się do walki politycznej? Znaczy się, nie mówmy tu o protestach mieszkańców. To jak to określić, jeżeli nie protesty? Bo to mówimy o grupie wąskiej, grupie osób, która inicjuje. Która wielokrotnie powtarzała, że reprezentuje społeczeństwo i mieszkańców. Ja myślę, że jeżeli reprezentuje społeczeństwo, to prawie te 15 tysięcy ludzi. I jeżeli by tak było, to byśmy usiedli do stołu rozmów, zamknęli drzwi i poważnie rozmawiali o gminie, o społeczeństwie, a nie o wąskiej grupie ludzi, o interesie prywatnym, nie moim. Nie moim. Ja mówię, jestem już 37 lat osobą publiczną i swojego nazwiska nie splamiłem i już na koniec swojej kariery na pewno bym też nie chciał go splamić. I dla mnie to jest jednoznaczne. To jest to walka polityczna. Panie burmistrzu, i co dalej? Nie, ja nie podejmuję w tej chwili temat wiatraków. Jeżeli tym ludziom nie zależy na pieniądzach, a mówiliśmy o dużych pieniądzach, moja gmina, która reprezentuje, jest biedną gminą, to co w tej chwili robimy, a robimy bardzo dużo, to dzięki środkom, które pozyskujemy. Dochody własne gminy to są około 20%, a reszta to są wszystko dotacje, subwencje i już dzisiaj mogę powiedzieć, pewne osoby mówiły, nie rób wiatraków, bo stracisz subwencję. Wiatraków nie mamy, a my już prawie 500 tysięcy subwencji wyrównawczych na 2000 rok jako gmina stracili. I jest zasada. Jeżeli liczysz w życiu, to licz na siebie. Licz na własne pieniądze, które masz, a nie które ci ktoś da. Bo te, które ci ktoś da, to są krótkie, a te, które masz własne, to masz pewne. Żałuje pan tego, nazwę to, straconego czasu i energii i pracy, którą pan włożył w te fermy wiatrowe? Nie, żałuję. Żałuje pan tego, co się stało i tego, jak ta sytuacja się rozwinęła? Żałuję tego, bo myślę, że nie ma odwrotu w kraju od odnawialnych źródeł energii. No zgodnie energii. Z dyrektywami Unii Europejskiej nie ma. I ten temat prędzej czy później powróci w każdej gminie. Dowód tego, że Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego podejmuje w tej chwili tematykę odnawialnych źródeł energii. Ba dalej się pokazuje, że powiat mielecki, gmina Radomyśl Wielki ma najlepsze warunki do inwestowania fermy wiatrowe, w odnawialne źródła energii. I tu żałuję. Jest mi przykro i jest żal, że inne gminy, które były o wiele później za nami, jak gdyby zbierają doświadczenia,
mogą i podejmują te tematy. Mówi pan o gminach na terenie powiatu mieleckiego. Na terenie gmin powiatu mieleckiego. Dwie gminy już podjęły inicjatywę, kolejne mają. Ja w tej chwili na pewno, to daję słowo, powiedziałem to i swoim mieszkańcom, i radnym, że ja nie podejmuję tego tematu. Nie podejmuję, bo tu nie ma płaszczyzny do dyskusji, do wzajemnego szacunku, do wzajemnej życzliwości, do poważnego traktowania. Tu jest temat, jak burmistrzowi dokuczyć, jak go zdyskredytować, a nie, żeby społeczeństwu było lepiej. I to mi jest przykro z tego powodu. W wywiadzie dla portalu Hej Mielec powiedział pan, że zanotujemy, kto widział szansę w wiatrakach i kto je zaprzepaścił. Zrobił pan już taki bilans? Nie, ja nie jestem tak złośliwy. Ja myślę, czas pokaże. Ja się cieszę i to bardzo... Czas pokaże, czy to była szansa dla gminy, czy nie. Czy to był czy czas stracony. Bo myśmy i podejmowali, oprócz wiatraków to i biogazownie. No, wszystko nie pasuje. Lepiej, żeby nasze grunty zarastały, niż dać rolnikom możliwość uprawy w trudnej sytuacji, jaka jest w rolnictwie, w naszym rozdrobnionym rolnictwie, bo to jest trudna sytuacja na wsi, żeby ci dać również szansę tutaj sprzedaży bądź zielonki, żeby ta ziemia rodziła, no przynajmniej w części rodziła. Ja myślę, że czas pokaże, czy to były dobre decyzje, czy złe. Ja się cieszę, że społeczeństwo gminy zaczyna rozumieć, w czym jest. I to jest taka satysfakcja dla mnie. Pana osobista. Tak, moja osobista, że zaczyna rozumieć, co tu jest, jak się mówi tak po chłopsku, co tu jest grane. Ale pan na pewno robił sobie jakieś wstępne plany z tego, na co mogłyby zostać wydane te pieniądze, o Boże, które milion złotych, albo miały około wpłynąć miliony, do kasy miejskiej. To wie pan, na dzień dzisiejszy przez 20 lat to jest 20 milionów. Mamy bardzo dużo potrzeb w gminie. Naprawdę dużo potrzeb. Tym bardziej, że gmina Radomyś Wielki, no gminą bogatą nie jest. Nie, jest w nomenklaturze Ministerstwa Finansów, jest gminą biedną. Mamy wskaźnik, tak zwany wskaźnik G, który mówi o zamożności gmin poniżej 50%. To świadczy o tym, że te nasze dochody to są w granicach 18-20%, bardzo niskie, reszta to są subwencje. Ale na co pan chciał te pieniądze przeznaczyć, jeszcze na drogi, a jeszcze na chodniki, a myślę budować pływalnię w Radomyślu, bo w tej chwili projekt robimy, a może na świetlicę. A w kolejnych latach z gminnej kasy nie wystarczy na to pieniędzy? No to jeżeli mówimy, że nasze dochody są tak niskie, to na pewno nie wystarczy, a rok 14 już będzie takim elementem, gdzie będą trudności w pozyskiwaniu, to będzie widać od razu, będzie tym bardziej, że ja nie wiem, czy dobrze, ale już nie zmienię swojego kierunku, lansuję politykę niskich podatków. Taką politykę od samego początku i dalej tak to prowadzę. Jeżeli chodzi o rolników, to mówię, to jest biedna gmina, to trudno, żeby z nich ściągać, a jeżeli chodzi o podmioty gospodarcze, bo takiego podatku od działalności gospodarczej, jak u mnie jest w gminie, jaki będzie, to pewnie pan nie znajdzie w województwie 1290, to pan nie znajdzie, ale to mówię, taką mam zasadę, bo uważam, że trzeba sprzyjać tej trudnej sytuacji. Między innymi firmom też, żeby próbowały lokować swój biznes na naszym terenie, bo będziemy mieć piękne drogi, chodniki, może za chwilę powiemy o infrastrukturze sportowej, z czego się bardzo cieszę, czyli będziemy mieć gdzie uprawiać sport, ćwiczyć, wypoczywać, a nie będziemy mieć podstawowej rzeczy. A podstawowa rzecz to jest praca, bo to jest dobro człowieka, które właśnie pozwala mu się rozwijać. A jak się nie ma pracy, stres... I to w takim razie jak się żyje mieszkańcom w gminie? Nie jest za kolorowo ludziom, którzy żyją z rolnictwa. To jest trudno. To jest trudno koniec z końcem związać. U mnie przeważa piąta, szósta klasa gruntów. Cóż dzisiaj ci ludzie mogą konkurować z wielkotowarową gospodarką? Jeszcze jeżeli weźmiemy pod uwagę, to jest rozdrobnione, bo taka była specyfika naszego rolnictwa tutaj w Galicji. Więc cóż na takich kilku działkach, na 5-6 hektarach my możemy zrobić? Więc musimy szukać innych szans. Zostawiając temat ferm wiatrowych całkowicie na boku, z czego jest pan najbardziej zadowolony w tym kończącym się powoli 2013 roku? Z czego jestem zadowolony? Z atmosfery, jaka panuje
funkcjonuje pomiędzy społeczeństwem a gminą i powiem tak, że wspólnie ze społeczeństwem i tu mówię z pełną satysfakcją, przebudowaliśmy gminę, przebudowaliśmy wsie, przebudowaliśmy nasze miasteczko piękne, Radomyśl Wielki, jak się przejeżdża, to widać. Mieszkańcy dbają bardzo ładnie, dbają o swoje posesje, my budujemy drogi, mamy prawie wszystkie ciągi drogowe zrobione. Nastawiliśmy się w tej chwili na chodniki, już trzeci rok z rzędu, budujemy około 7 kilometrów rocznie. To chodnik nie tylko bezpieczeństwo dla starszych, dla młodzieży, ale to również upiększa nam miejscowość. Te miejscowości zupełnie inaczej nam wyglądają. Także że tu z tego jestem zadowolony i mówię dalej ten kierunek drogowy, kierunek... I polityka niskich podatków, to już mogę powiedzieć, że na 2014 mamy podatki uchwalone i nie są niepodniesione, czyli dalej kontynuacja niskich podatków. Będą na tym samym poziomie, co obecnie. Na tym samym poziomie. Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, moim gościem był burmistrz Radomyśla Wielkiego Józef Rybiński.